wszystkim, dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak za pomocą takiej zwykłej opaski do włosów zrobić takie włosy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Więc jedyne, czego potrzebujecie, to opaska do włosów, grzebek i jakaś pianka do włosów. To jest wszystko, czego ja używam. Tak, rozczesuję. I co robię? Nakładam tu opaskę. Jak taka ciota. I wyglądam śmiesznie. I teraz będziemy odbijać te włosy. Przesunę się. Odbijać te włosy w taki sposób. Z każdym następnym pasmem wkładanym pod opaskę bierzecie coraz więcej włosów. Tylko pamiętajcie, żeby nie wziąć za dużo, bo wtedy te loki nie będą takie fajne. I trochę więcej. Wkładacie. I wyciągacie. Wygląda śmiesznie i wyglądam teraz jak jakiś Jedi czy coś w tym stylu. Tak mi się kojarzy przynajmniej, ale zobaczycie efekt. Dobra, teraz używam jakiejś pianki do włosów. Ja mam jakąś sprzed 5 lat. Ojej, jest już strasznie wodnista, ale nie mam już jakiejś tam. O matko, ale... Dobra. I lekko dotykam. Też nie za dużo, ale... Dobra, i to by było na tyle. Jak teraz trzeba się położyć spać i wstać rano i to zdjąć. I... Tak, dobranoc, dobranoc. A więc wstałam rano i... Jak widać, włosy się utrzymały całą noc i teraz to ściągam. Wywijam. Trochę niektóre włosy się skołtuniły. Dobra. Tak wygląda efekt końcowy. Ja uważam, że no, mi się bardzo podoba. To jest takie włosy w stylu trochę Rita Ora. Tak. Dobra, i co robię? Jak utrwalam te włosy? Psikam po prostu sobie jakimś lakierem. I jak psikacie lakierem, to trzęście głową. O, jeden włos się nie zakręcił. No dobra, w sumie wiem, bo on mi wypadł w nocy. Dobra. Eee,
więc mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. To był dosyć, jest to dosyć proste uczesanie, także każdy może sobie coś takiego zrobić w domu. Napiszcie mi, jeżeli wypróbowałyście to i czy Wam to tak samo wyszło jak mi. Pamiętajcie, nie bierzcie zbyt grubych pasm włosów i to chyba jedyna rada, którą Wam mogę dać. A więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!